W Suwałkach trwa boom inwestycyjno-drogowy. Wszystkie drogi poza obwodnicą są finansowane z kasy miejskiej i nie są to małe wydatki. Na brak zajęcia nie mogą też narzekać firmy budowlane. Ta akumulacja prac nie wpłynie jednak, jak zapewnia ratusz, na realizację modernizacji dróg osiedlowych. Harmonogram prac opracowany został 2 lata temu. Dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w zakładce dla mieszkańca. Tam znajdziemy informacje o tym, kiedy i jaka inwestycja będzie realizowana. Ten program, można powiedzieć, konsekwentnie i z całym przekonaniem to mówię, jest realizowany. Chociażby w tym roku, by podać takie przykłady. Ulica Miodowa, ulica Kołłątaja, ulice zrealizowane. Ulica Ogrodowa, ulica zrealizowana. Ulica Północna, Wileńska, Kowieńska, ulice zrealizowane. W 2018 roku przeprowadzona zostanie modernizacja ulicy Mariana Piekarskiego. Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie dokumentacji do budowy tej drogi. Ta dokumentacja będzie gotowa do 30 kwietnia roku przyszłego, a zaraz potem będzie ogłoszony przetarg na jej budowę. Kolejne ulice, które na pewno doczekają się inwestycji, to Krzywulka, Gorzowska i Wrocławska, na które już są rozstrzygnięte przetargi. I mamy kolejne ulice, czy to na osiedlu Hańcza, czy to na osiedlu tak zwanym Piastowskim, gdzie również są poszczególne drogi wpisane i będziemy zaraz konsekwentnie Państwa informowali o tym, na jakim etapie przygotowania te drogi są. Ten plan nie jest, że tak powiem, pustym dokumentem, jest on na chwilę obecną w 100% realizowany, w pełnym zakresie zapisów, które są w nim zawarte i myślę, że będzie tak dalej, a tak naprawdę całość tego, jak ten plan zostanie zrealizowany w przyszłym roku, pokaże projekt budżetu miasta na rok przyszły, który już zaprezentujemy Państwu niebawem. Podobnie będzie, o czym zapewniają urzędnicy miejscy, w przypadku inwestycji zaplanowanych na dalsze lata. W 2019 roku sporo będzie się działo między innymi przy ulicach Olsztyńskiej, Chrobrego, Falka i Rejmonta, a także w centrum miasta, gdzie powstaną arterie dojazdowe z parkingami w kwartałach między ulicami Kościuszki, Dwernickiego, Noniewicza i Chłodną, a także między Kościuszki, Noniewicza i Figierską.